Halo. Halo, halo. Słyszycie? Dobra. Okej, chyba już jesteśmy. Adam Kruk, witam serdecznie widzów festiwalu Nowe Horyzonty. Dziś porozmawiamy z Filipem Janem Rymszą, reżyserem filmu, który mamy przyjemność pokazywać w konkursie, w międzynarodowym konkursie Nowe Horyzonty, filmem Komar. Okay, ladies and gentlemen, hello, this is Adam Kruk, and we are very glad to be talking to you here from the New Horizons Festival, combined this year with the American Film Festival, and we have the pleasure of talking to Filip Jan Rymsza, the director of Mosquito State, a film which is in the International New Horizons competition this year. So, hello. Tłumaczyć będzie Tomasz Duda, a teraz już witam Filipa. Cześć Filipie, powiedz nam, gdzie jesteś, gdzie udało nam się ciebie złapać. Cześć Adamie i witam wszystkich. Jestem w Warszawie teraz, bo wiadomo, że pokaz nasz miał być wczoraj. Mieliśmy mieć akurat jeden z tych niewielu fizycznych pokazów filmu, ale niestety się nie udało, to no, teraz jestem przez następny tydzień jeszcze w Warszawie i potem wracam do siebie, do domu, do Kalifornii. So hello everyone, I'm actually talking to you from Warsaw because I was supposed to have been here yesterday because the screening of my film was one of the few which were actually supposed to have been held offline in the cinema, but unfortunately that didn't happen. So I'm staying in Warsaw for another week and then I'm heading back home to California. A jeszcze wiem, że Genewa po drodze chyba cię gdzieś czeka, tak? Bo no, Genewa już była. Niestety odwołana Genewa. Jeszcze po Genewie, no jest no, Kemerymarz, ale to z innym filmem, to z dokumentem z Harper Wells, który też jest na festiwalu amerykańskim. I potem jeszcze jest w Estonii Tell and Black Nights, ale to już chyba sobie odpuszczam, bo tutaj już było tak, od Wenecji z dwoma filmami podróżuję, już tak jest trochę dużo tego wszystkiego. To już czas wrócić teraz na święta do domu. Yes, actually, Geneva was supposed to have been another stop on my way home, but this has been cancelled. There's also Kemerymarz with Harper Wells. But there's also Estonia with the Tallinn Black Knights. But I guess I'll just have to give up on some of this stuff because there has been so much since Venice that I think it's time to head back home, and I'm definitely going home for the holidays. No właśnie, premiera na festiwalu w Wenecji, festiwalu, który udało się, że odbył się fizycznie w tym roku. Wenecja miała szczęście wstrzelić się w dobry termin. Powiedz proszę, jaki odbiór spotkał cię w Wenecji, no bo to jeden z trzech w końcu najważniejszych festiwali filmowych na świecie. Yes, your film premiered in Venice at the International Film Festival. There, it was lucky enough to be actually one of the few that were held offline. I would like to ask you about the response to your film at the Venice Film Festival, because as we know, this is one of the three most important film festivals in the world. No, to było bardzo emocjonalne takie doświadczenie. Wiadomo, że bardzo ogromna była konkurencja w tym roku przez to, że jakby Cannes nie odbył się fizycznie, tylko była ta selekcja. Wiem, że dużo filmów z Cannes potem przez to się wycofało, myśląc, że uda im się z Wenecji. No i wiadomo, że Toronto miało obcięty program i tam inne festiwale, to no, konkurencja była sztywna. No, film był odebrany z wielkim entuzjazmem i to było, ja miałem taką prośbę do czy przypadkiem nie było możliwe, żeby ten film się zmieścił w takim midnight screening w tej sekcji, bo on był pozakonkursowym i akurat udało tam się zmieścić, to było w tą pierwszą sobotę. No i taka niespodzianka była, że dostaliśmy nagrodę, co w ogóle nie spodziewałem się, bo to jak to filmom poza konkursem to rzadko się zdarza, a dostaliśmy Bisato d'Oro za najlepsze zdjęcia, to już w ogóle było takie naprawdę, no to wyróżnienie. No, to bardzo festiwal był udany. Yeah, it was a very emotional experience, actually. As we know, the competition was huge in Venice because
at Cannes, well, as the physical festival, as the offline festival was not held, there was only a selection. So some films had withdrawn from Cannes, seeking an opportunity in perhaps at another festival. So they thought they would perhaps succeed elsewhere. Toronto had its program cut quite significantly. So the competition was tight, but there was enthusiasm, and I wanted my film to be included. I actually asked for that to be included in the midnight screenings. It was actually shown outside the competition, and we did succeed actually in having it shown as a midnight screening on the first Saturday. And it was also great because it was a surprise because we won an award, the Bisato d'Oro, the Golden Eel for Best Cinematography. So yeah, it was amazing. Okej, czyli najpierw Wenecja, teraz Wrocław, ale powiedz nam proszę, jak to się wszystko zaczęło, ponieważ Komar opowiada o czasie sprzed ponad dekady, kryzys finansowy w Stanach 2007-2008. Czy już wtedy myślałeś, że to jest temat na film, czy pomysł narodził się dużo później? So first Venice, now Wrocław, but tell us a bit how it all started, because the film actually talks about a time more than a decade ago, 2007, 2008, the financial crisis in the States. Was that a time when you already thought that you would make a film about it? To się przerzucę teraz językowo. So there wasn't anything, so 2007, it's significant to me because that's when I moved to Los Angeles, and I'd lived all over the place beforehand. But it's my entire kind of formal education, and I grew up in the Chicagoland area, so that's where I was from. So 2007, I remember because it was personally eventful, but there wasn't anything particularly significant about that period. I didn't seek out to make a film set in that period. But I'd say the initial inspiration for the idea came out of a need, and I wanted to tell a story that was pretty contained. And then the idea about a man who has this unlikely friendship with a mosquito came about. And so this was something that really fit this idea of a contained story of a character piece. 2007 rok był dość istotny dla mnie, mianowicie przeprowadziłem się wtedy do Los Angeles. Wcześniej mieszkałem w różnych miejscach, natomiast formalna edukacja głównie odbywała się w Chicago. Tam wcześniej mieszkałem i ten rok był szczególny, bo właśnie obfitował w takie wydarzenia, które miały osobiste znaczenie. Może nie tyle to, co się wtedy działo, wywołało u mnie tę potrzebę zrobienia filmu. Nie dążyłem do tego, żeby o tym akurat okresie konkretnie opowiedzieć. Raczej miałem potrzebę opowiedzenia takiej historii, która byłaby zamknięta w pewnych ramach, historii, która skupiałaby się na konkretnej postaci. I tu ten pomysł, żeby był właśnie mężczyzna, który zaprzyjaźnił się z dość nieoczywistym przyjacielem, czyli z Komarem. Ta historia dała mi właśnie to, czego potrzebowałem, żeby taką opowieść tutaj snuć. No i bohater to dosyć nietypowy z tego względu, że w czasie, kiedy świat finansowy staje się tak naprawdę znienawidzony przez większość społeczeństwa, bo jak pamiętamy, był to czas, kiedy banki otrzymały dużą pomoc, a ludzie już niekoniecznie. Ty na bohatera wybierasz kogoś no, z tej klasy jak najbardziej uprzywilejowanej. Czy takie było założenie, żeby to był ktoś, kogo zazwyczaj lubimy nienawidzieć? Well, it's also quite an unlikely protagonist in the sense that the financial world became much hated after the banks had got help from the government, while the common people, so to speak, didn't. So actually you show someone who's privileged, who's from that privileged class. So was that an assumption from the very start to show an unlikely protagonist, not one that the viewers would normally like, but rather hate? Well, no, it wasn't. I worked backwards trying to figure out who is a person. How does a person have to be programmed where
they seek out this unlikely friendship, and also where they can become obsessed to that degree. So to me, it would be much more interesting if this was something, if this person was antisocial in that way, but also that their skill set would be applied to their career, to their vocation, however we want to call it. And so to me, I just thought that this would be somebody who would be very analytical. And so I was thinking about, you know, some type of mathematicians where I finally, but I wanted something that would maybe speak more to the world of that period. And so I had read Michael Lewis's book, Flash Boys, around that time. And it spent a lot of time talking about these almost mythologized people who were these quantitative analysts, and they had termed them the golden goose. And they were programmers and who did these algorithms that the entire financing models were based on. And nobody understood what they did. And a lot of times they didn't work in the office, and they kind of worked outside of this very kind of, you know, alpha male dominated sphere where they programmed these things and nobody quite understood what they did. And a lot of times they were poached from fields far outside of the financial world. They were, you know, prior to this, they had, you know, they had programmed and done algorithms for things maybe that had, you know, they had more benefit than sheerly making people, you know, enormous amounts of money. So their motivations, as my character's motivations, were purely in the modeling sense, and not in the financial gains sense. Właściwie ta moja praca nad postacią przebiegała poniekąd wstecz, bo był ten pomysł właśnie mężczyzny, który zaprzyjaźnił się z komarem, ale kolejnym etapem było dojście do tego, skąd to się wzięło, prawda? Co musi mieć taka osoba, jak jest poniekąd zaprogramowana osobowościowo, żeby w ogóle taką przyjaźń rozwinąć? Skąd ta obsesja, jak ona się narodziła? Więc pomyślałem o kimś, kto byłby może nieco aspołeczny, ale kto też miałby określony zestaw umiejętności, nazwijmy to tak, kompetencji, które pasowałyby do pewnej kariery, do pewnego powołania, możemy to tak nazwać, zawodowego, i co pasowałoby do tego właśnie świata. Dlatego miał to być, jak się okazało potem, matematyk, taki analityczny umysł, ale właśnie może pracujący w takim miejscu. Czytałem wtedy taką książkę Michaela Lewisa, Flash Boys, gdzie była właśnie mowa o tych praktycznie mitycznych, zmitologizowanych analitykach ilościowych, którzy się zajmowali właśnie takimi algorytmami, takim programowaniem, takimi modelami, ale byli zarazem właśnie tym, co w filmie nazywane jest w tłumaczeniu na polski kurą znoszącą złote jajka, prawda? To byli ludzie, którzy tworzyli zaawansowane modele, algorytmy, programowali, ale robili coś, czego praktycznie nikt inny nie rozumiał. Często też nie pracowali w biurze. Pracowali poza tym światem tych samców alfa, którzy właśnie tym wszystkim trzęśli w tamtych czasach. Często to też byli ludzie pozyskani z zupełnie innych obszarów, zajmowali się czymś zupełnie innym wcześniej, czymś, co może tak naprawdę przynosiło ludzkości większe korzyści niż tylko zyski finansowe, a ich motywacje też były inne. Sami interesowali się właśnie czysto tym modelowaniem, a niekoniecznie tymi finansowymi korzyściami, które ostatecznie miały z tej ich pracy płynąć. To ciekawe, że mówisz o takim rysie osobowości, w której osoba z jednej strony ma bardzo analityczny umysł, z drugiej strony ulega różnego rodzaju obsesjom, bo obsesja wokół komara to jedno tytułowego, ale pojawia się w twoim filmie także obsesja na punkcie kobiety i tu już wchodzimy w taki dosyć niebezpieczną strefę stalkingu. Czy to jest także coś, o czym chciałeś opowiedzieć? Okay, so it's interesting what you say about personality traits which characterizes this protagonist, because on the one hand you say that he's very analytical, but on the other hand he really tends to succumb to obsession. And on the one hand he's obsessed with the mosquito, obviously, but we also have this obsession with the woman. And this actually, we enter this rather dangerous zone of stalking at the end of the day. So was that also something you wanted to address? So he meets them both at the same time. I mean, he brings home the mosquito and the girl
So it kind of it launches this this parallel path where the two in a way are kind of mixed. I think it's a lot of his sexual desires, which he doesn't even know how to express, are sublimated through this relationship of the mosquito. And so that's something I play with from the very beginning. In terms of his obsession, I mean, he's somebody who has absolutely no grounding for social norms. And so whatever kind of mores exist, he's not familiar with them. And this is what makes him very childlike, which is something that I think is you know, in my interpretation of it, it is very innocent, because he doesn't understand how to, you know, how many times can you call somebody without a return phone call? Is it, you know, it's how do things, whether they're requited or unrequited, any type of, you know, how does a relationship form? So for a character like this, I thought that was really interesting ground to explore. And likewise, you know, something that to me was one of the foundational points very early on in the script, which I think I've talked about quite a bit in likening it to Taxi Driver, where the character there, when he's finally, when she agrees to a date, he takes her to a porn film. And he thinks that, you know, taking somebody on the first date to a porn film is you know, totally a normal act. And my character does something similar where, you know, he knows that her cat, she loses a cat. So he buys a kitten and takes it to her place of work. So to me, it's these little acts, which are in a way, you know, can perceived of as innocent, take on a totally different dimension because you realize that the person has no basis for understanding how human interaction works. Pojawiają się jednocześnie w życiu bohatera tak naprawdę komar i kobieta, praktycznie jednocześnie przynosi czy przyprowadza ich do domu i od tej pory ich losy się splatają, od tej pory te ścieżki biegną równolegle praktycznie, relacje bohatera właśnie z komarami i z dziewczyną. Komar, ta przyjaźń z komarem jest poniekąd taką sublimacją jego pragnień, także pragnień natury seksualnej, jego pożądania, z którego tak do końca nie jest w stanie też wyrazić inaczej, bo trzeba wiedzieć, że on właściwie nie jest w żaden sposób zakorzeniony w żadnych społecznych normach. On ich nie rozumie. Jeżeli istnieją jakieś obyczaje społeczne, on ich nie pojmuje. Jest w tym wszystkim taka dziecięcość, którą ja bym postrzegał jako pewną niewinność. On nie rozumie, że nie wydzwania się do dziewczyny tyle razy, jeżeli ona na te telefony nie odpowiada. On uważa, czy sądzi, że po prostu jest to normalne. Nie rozumie, czy jakieś uczucie jest odwzajemnione, czy nie. I właśnie to mnie interesuje, jak tworzy się ta relacja, to mnie ciekawi. Tutaj też mawiałem właśnie o tym, jak już na wczesnym etapie pisania scenariusza to odniesienie do taksówkarza wydało mi się też ciekawe, że w taksówkarzu główny bohater zabiera dziewczynę na pierwszą randkę na film porno i uważa, że jest to zupełnie normalne, że właśnie tak się robi, nie widzi w tym żadnego problemu. I tak samo w moim filmie bohater, dowiadując się, że dziewczynie zginęła kotka, przynosi jej właśnie takiego małego kotka, bo uważa, że to jest coś, co powinno się zrobić. I ciekawe jest to, jak właśnie można to pojmować jako taką niewinność, ale ona zyskuje potem zupełnie nowy wymiar, zupełnie inny wymiar. I to jest coś, co chciałem też zbadać. Czy kiedy na etapie scenariusza robiłeś research wśród tych analityków finansowych, matematyków, czy faktycznie to jest jakiś taki rys osobowościowy dominujący? Czy jak głęboko wszedłeś w ten świat? Czy może tę samą historię mógłbyś osadzić w zupełnie innym środowisku? So at the stage of doing research for the script, did you actually enter this world of financial analysts, of mathematicians, more profoundly? Did you actually discover that they shared these personality traits you talk about in the film, or do you think that the film could just as well be set in a totally different milieu in different circles? I mean, if the film
if the film was set in a different period and in a different place, I think it's, you know, it would obviously be a different film entirely. Because there is a certain, you know, it's a, I mean, the story does function depending on how you see the mosquitoes. I mean, it functions as a parable or a fable. And so that quality of it obviously being set in 2007, right around the time of the crash, and, or at least, you know, when the crash was first making itself evident, and in New York specifically, it takes on, you know, to me, a certain thematical importance. And in terms of the character, because I think that was the first part of your question as well, and how these people, how these type of analysts, how they function in the real world. I researched this at length, and I made sure that the algorithm that he's working on functions as an algorithm, and that it functions in a similar way to what he's doing to kind of making it protect itself. So that was heavily researched. I have friends in hedge funds who do similar work. So they help me in terms of making sure that the dialogue is realistic. You know, what kind of exchanges are had, how the flash crashes work, what causes them, and then you know, what they do from a programming standpoint to be able to adjust and interpret them. So, and these people tend to be very similar, like this character. I don't necessarily want to say, you know, kind of on the spectrum, but obviously, you know, they're folks who tend to be fairly antisocial, and you know, have very idiosyncratic quirks. And so establishing those quirks in the character as Bo Knapp and I, the lead actor, as we started to fill out the character and then we started to work on his performance, we definitely wanted to find a lot of those quirks that, you know, we felt like made Richard Richard. Oczywiście, gdyby ten film był osadzony w zupełnie innym czasie i w zupełnie innym miejscu, byłby to z pewnością zupełnie inny film. Możemy oczywiście go postrzegać jako pewną przypowieść przez te komary, czy w pewnym sensie taką opowieść fantastyczną, ale w 2007 to jest osadzone i wtedy rzeczywiście zaczęły przejawiać się pierwsze oznaki tego krachu finansowego, który potem wybuchnie już z całą siłą. Ten Nowy Jork to też ma jakieś osadzenie w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o ten postać, rzeczywiście dość szeroko udokumentowałem to. Ten research był rzeczywiście dosyć szeroko zakrojony. Upewniłem się, że ten algorytm, który bohater tam opracowuje, jest czymś, co rzeczywiście przypomina istniejące rozwiązania. Działa to rzeczywiście podobnie. Miałem znajomych pracujących w funduszach hedgingowych, którzy zajmowali się takimi rzeczami, z którymi się konsultowałem, żeby rzeczywiście te dialogi brzmiały realistyczniej, żeby ich reakcje po stronie programistycznej na te tak zwane flash crashe, czyli te nagłe takie załamania, żeby one też były rzeczywiste. Jeżeli chodzi o postać, no to rzeczywiście bohater przypomina tych ludzi w dużej mierze. Nie powiedziałbym, że to są koniecznie ludzie, którzy już są gdzieś tam na spektrum autyzmu, ale z pewnością pewna społeczność ich cechuje, a już zdecydowanie jakieś charakterystyczne dziwactwa, takie drobne rzeczy, które tę postać kształtują. I tu z Bo Knappem, czyli właśnie aktorem, który grał głównego bohatera, pracowaliśmy, żeby te dziwactwa znaleźć, te charakterystyczne cechy, które uczynią tego naszego Richarda właśnie pełnoprawną postacią, taką jaką jest. And I'll add one more thing in terms of just the period, in terms of that particular week, because the whole film is set within, I think, 6 days. And all the news items that take place in the background, because obviously we're dealing with a 24-hour news cycle, something which became very prevalent at that point, especially in the run-up to that 2008 election. And it's that particular week, especially in looking back after a decade, when you see the rise of Trump and you start to see all the other things, I saw a certain type of socioeconomic rot at that point where things started becoming very inflated. I thought pop culture started to get to a place of pure artifice where there was zero substance behind it.
and you started to see the dangers of Rupert Murdoch as he was coming in, not only with the New York Post, but with the Wall Street Journal. You saw a total degrading of journalism where it only stood as political propaganda. And you saw, you know, obviously, you know, technological boom, but it's all around the time of the iPhone. So you saw how much information was being transferred and how much was being simply fed to people just through that device that you were tied to the whole time. And same thing with sports. And I thought, you know, it's and obviously this is something that's the American pastime of baseball, where Barry Bonds was breaking the all-time home run record as he was injecting himself with human growth hormone. So to me, this was very similar as the character was being bitten by these mosquitoes and was becoming monstrous himself in a way. You know, here's somebody who was breaking records just as he was, you know, injecting himself and becoming this monstrous human. There was something, this confluence of things, including Taleb, the author, being on Charlie Rose talking about Black Swan, really forecasting the crash. And this was really the day before. So all these events, as I looked back at it in this one particular week, it was fascinating to see all these data points. Jeszcze chciałem tutaj o okresie, w którym osadzony jest film, coś powiedzieć. Akcja filmu rozgrywa się właściwie na przestrzeni 6 dni i te wszystkie wiadomości, które tam oglądamy w programach informacyjnych, tutaj w tamtych czasach właśnie ten całodobowy cykl pokazywania informacji, te programy informacyjne całodobowe zaczynały mieć takie znaczenie właśnie też w tym okresie, który poprzedzał wybory w 2008 roku. I kiedy patrzymy z perspektywy dekady właśnie po już ponad 10 latach na ten czas, to jest jeszcze wyraźniejsze właśnie, jak Trump doszedł do władzy. I ja w tym widzę te społeczno-gospodarcze też zmiany, prawda? To takie napompowanie tej całej popkultury, która doszła do momentu, w którym już zaczęła być czysto sztucznym tworem, za którym już nie stał żaden konkret, tam nie było już w ogóle treści, przestała to być treść, zaczęła to być taka wydmuszka. To też były czasy, kiedy Rupert Murdoch właśnie doprowadził do upadku dziennikarstwa w zasadzie. Rupert Murdoch, który jako właściciel już nie tylko New York Post, ale także Wall Street Journal, o czym też mowa przecież w filmie. To jest czas, kiedy też iPhone zaczyna być powszechnie używane i widzimy tutaj, jak ludzie zaczynają być karmieni informacjami, jak te informacje są ludziom wpychane poprzez urządzenie, które cały czas mają w ręku i cały czas są do niego właściwie przykuci. Kolejny aspekt, sport. Sport, który jest tak uwielbiany w Ameryce i tutaj jest mowa o Barry Bondsie, który ustanowił rekord home runów w tym czasie właśnie, bejsbolista, a jednocześnie wiadomo, że wstrzykiwał sobie ludzki hormon wzrostu. I tutaj można poczynić takie porównanie do bohatera filmu, którego właśnie komar rządzi i staje się właśnie takim monstrum. Właśnie tak jak ten sportowiec, który przecież ma być kimś, kto uprawia sport, kimś zdrowym rekordzistą, a zarazem staje się takim potworem. A do tego jeszcze, gdyby jeszcze było mało, ten cały zbieg faktów i okoliczności, właściwie dzień wcześniej autor książki, właśnie autor tej teorii czarnego łabędzia, Taleb, pojawił się u Charlie'ego Rose'a i opowiadał właśnie o tej koncepcji po raz pierwszy, więc ten cały zbieg faktów i informacji to jest też coś, co ten okres bardzo mocno charakteryzuje. No ten okres się ogląda bardzo ciekawie, przynajmniej z mojej perspektywy miałem wrażenie, że niby tak mało się zmieniło, to znaczy moda się na przykład nie zmieniła, czy architektura tak bardzo w tym czasie, a jednak ogląda się to już jak zupełnie inny świat. I chciałem cię zapytać o tą kwerendę, którą robiłeś, jak wybrałeś te nagrania, które pokazują się w filmie i czy dużo to kosztowało, bo tam i Obamę mamy, ale też pojawia się Trump w pewnym momencie i inne rzeczy, które jakoś ten okres nam określają. Jak pracowałeś nad tym i czy na przykład są nagrania, których nie udało albo nie mogłeś wykorzystać? Yes, it's interesting to look at this period, you know, looking back from the point of view of these 10, more than 10 years that have passed, because yes, life has changed, and it seems that
different world, even though the fashion perhaps has not changed. The architecture is still more or less the same. But I'm wondering about your whole process of preparation, your whole query. How did you actually choose the recordings that ended up in the film? And how much did it cost you? Because we see Obama, we see Trump there. And were there any recordings? Was there any footage that you didn't manage to include in the film? And if so, why? So a lot of these I had already researched at the script stage, so they were in the script. The piece with Taleb, Democratic debate with Obama and Hillary Clinton, I had in the script. There were actually a few scenes that I had cut. There was more of the news items and kind of happening in the backgrounds. And it's early going on early into it. What I wanted to do is take advantage of the fair use doctrine, just because I was presenting everything that was happening that same day. So this was what we were trying to do with the kind of intellectual property attorneys, is to treat this as it was a sociopolitical commentary. And since I was using the items as they were, what I could do then is argue that this fell under fair use, the same way that if we're purchasing a New York Times, we're placing the New York Times within the screen, that day, or if it's or if it's Vanity Fair, or if it's The Economist, whatever it may be, if we're presenting it as is, that it falls under fair use. And so that's ultimately the argumentation that we use to be able to license these clips. Dużo tego już było w scenariuszu, więc to konkretne rzeczy już były zamierzone na etapie scenariusza, na przykład właśnie te wypowiedzi Taleba, autora właśnie teorii czarnego łabędzia, czy debata demokratów, debata Obama-Clinton. Natomiast były też takie wiadomości, które wyciąłem, które miały być na początku, a ostatecznie wypadły z filmu. Natomiast jak uzyskiwaliśmy też zezwolenie na użycie na podstawie doktryny fair use w dużej mierze. Właśnie chodziło o tak zwany dozwolony użytek i tutaj wraz z prawnikami zajmującymi się własnością intelektualną zastanawialiśmy się, jak to zrobić i doszliśmy do wniosku, że trzeba to zrobić na zasadzie komentarza społeczno-politycznego. Wtedy to będzie właśnie taki dozwolony użytek i wtedy będzie można tych elementów użyć. I tak na przykład, jeżeli pokazujemy egzemplarz New York Times, czy pokazujemy egzemplarz magazynów, taki jak Vanity Fair czy The Economist, jeżeli pokazujemy je, jeżeli są to gazety czy magazyny z tego dnia, z tego czasu i pokazujemy je na zasadzie, jak to mówi się w prawie anglosaskim, as is, czyli taki jakie są, no to wtedy mamy do czynienia z dozwolonym użytkiem i wtedy możemy to wykorzystać w filmie. Okej, to porozmawiałem jeszcze chwilę o tych problemach, czy też nie problemach, ale tutaj wyzwaniach produkcyjnych, ponieważ film jest nakręcony w Stanach, w amerykańskiej obsadzie, w amerykańskich realiach, ale jednak produkcja była polska. Tutaj zaangażowana była wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych oraz twoja własna firma, więc jakbyś mógł opowiedzieć trochę o tym, jak udało się tutaj zrealizować ten projekt produkcyjny. Okay, so let's talk more about these challenges related to production, because as we know, the film was shot in the US with a US cast and in United States realities, so to speak. But we know that the production side was published. Fiction and documentary film production company from Poland was involved and your own company. So could you tell us more about the production process and this collaboration? So that happened pretty early on. I want to say it was in like 2016, maybe, when it was the first time I met with Wojciech Niederhaus, the former head of WFDAF. And so it's at that point I started to get an idea about how the film needed to be realized, that I was not going to be able to shoot in Central Park in an apartment or in a penthouse that size. And I realized that the production would need to be housed on stages, and to be able to build these interiors, to have control over light, to be able not to worry about continuity, and that ultimately this would afford me greater creative freedom
because the film I already knew was going to have a certain kind of magical realism, a certain very controlled aesthetic. And so, so the first few meetings with Niederhaus, you know, were such that, you know, we talked about the film. I don't believe he had read the script at that point, but he had an idea about what it was. And I think he was primarily just interested in me because it was more about my career up until then, some of the things that I had been working on. And so he took an interest. And then he called me back, and I was in LA, and he called me back and he said, you know, could you be here in 2 days? It was one of those things. And I said, you know, is it important? He said, yes, it's absolutely important. I have some meetings for you. And so I came back, and then you know, he set up a couple of meetings for me, and then it kind of, it all happened on the basis of a handshake, very old school, you know, where he said, okay, let's do this. And we started looking at dates, and he said, you know, you can have the one stage. And I said, no, I'm going to need both stages. And he said, okay, you know, okay, so two stages and we'll get to work on this. But so that's really how it began. It was, he kind of, you know, inviting me to collaborate and to work on the film together. And then he took care of a lot of the infrastructure in Poland, in terms of being able to provide, not only the stages, but then some of the post-production. And then I took care of the production in the States, in New York, and the casting. And it still took another a good year and a half or year until we got the film into production. Tak, to już dosyć wcześnie na etapie podchodzenia do realizacji filmu to się wszystko zaczęło, gdzieś koło 2016 chyba, po raz pierwszy z Włodzimierzem Niederhausem się właśnie z WFDIF zetknęliśmy i już wtedy wiedziałem, że nie będę w stanie tego nakręcić w Central Parku czy w takim penthouse'ie, w takim apartamencie na ostatnim piętrze, żeby było widać Central Park. Raczej to musi powstać w studio. Już wtedy to wiedziałem. Ze względu między innymi na kwestię oświetlenia, ze względu na kwestię zapewnienia ciągłości. Chodziło o to, żeby mieć tę twórczą swobodę i jednocześnie pełną kontrolę nad tym twórczym procesem, a zarazem, żeby osiągnąć ten efekt takiego magicznego realizmu, taką kontrolowaną estetykę, jaką chciałem uzyskać. Więc Włodzimierz Niederhaus nie czytał co prawda zapewne scenariusza na tamtym etapie, ale przede wszystkim wiedział mniej więcej, o co tam chodzi, ale przede wszystkim był zainteresowany mną. Mianowicie interesowało go to, co robiłem wcześniej, moja kariera do tamtego momentu i stwierdził, że chce coś ze mną zrobić, więc zadzwonił akurat, kiedy byłem w Los Angeles, zapytał, czy za 2 dni mogę przyjechać. Zapytałem, czy to ważne, powiedział, że tak, to ważne. No i rzeczywiście przyjechałem. Wszystko odbyło się na takiej bardzo oldschoolowej zasadzie, można powiedzieć, staromodnej. Po prostu uścisnęliśmy sobie dłoń, przypieczętowując tę umowę praktycznie. Ustaliliśmy terminy, zapytał, czy wystarczy mi jedno studio, powiedziałem, że nie, że muszę mieć tutaj dwa, więc uzgodniliśmy, że będą właśnie dwa. No i w ten sposób to się wszystko odbyło, w ten sposób ta współpraca się nawiązała. Włodzimierz Niederhaus zajął się też kwestiami infrastruktury w Polsce, zajął się też tutaj etapem postprodukcji w dużej mierze. Ja z kolei zająłem się tymi wszystkimi rzeczami związanymi z przygotowaniem produkcji, castingiem, tym, co w Nowym Jorku trzeba było zrobić. No ale te wszystkie działania trwały no, z dobry rok, jak nie półtora roku. Włodzimierz Niederhaus zmarł w tym roku, niestety. Nie doczekał, zdaje się, tej premiery. Natomiast powiedzmy jeszcze trochę o tym procesie, ponieważ już wspomniałeś nagrodę za zdjęcia w Wenecji. Dostaliście też nagrodę za efekty specjalne na innym festiwalu i faktycznie ta strona wizualna tutaj wydaje się mi bardzo istotna. Coś, co właśnie wyróżnia twój film, to jakiś taki naddatek estetyczny i jak ważne to było dla ciebie i jak pracowaliście właśnie nad tym, żeby wyglądało to tak efektownie.
Yes, Włodzimierz Niederhaus sadly passed away this year, and I think he didn't live to see the premiere of your film. I actually want to talk to you about the process, because we know that the film got an award for cinematography, the Bisato d'Oro in Venice, and it got another award for special effects at another festival. So the visuals seem very important, and I guess this is a kind of aesthetic, even overlayer, so to speak, in the film, which is very interesting. And I'm wondering about the importance it had for you, this visual aspect of the film. No, I mean it's obviously very important, and going into it in terms of the prep that we had done and some storyboarding. But in many cases, it was more working within certain color palettes and establishing the look of the sky in every single scene. Going from kind of a black with a little bit of gold in it when they come back, which I called kind of a champagne night, all the way to that foggy morning at the end of the film. So going from black to white, and then going through a whole color spectrum. Because to me, it's those skies really emote the character's emotional state. We're very much, I kind of wanted to have a certain distance from him, just because the film plays as a fever dream. But I wanted to almost observe him the same way that he's observing the mosquitoes, and the way that the mother mosquito is entombed in that glass, that tumbler glass on his nightstand. I wanted us to kind of observe him from above the bed, and looking at him against these windows, against when he's hung over, against these toxic greens, and then these reds when he's feeling desire, or when he's angry. So this was a part of kind of the aesthetic construct of the film. I'll answer the next part if Tomek wants to translate. Oczywiście strona wizualna była bardzo ważna i tu przygotowywaliśmy się, rozrysowując oczywiście storyboardy, ale też opracowując tę paletę barwną, bo to jest niezwykle istotne. Na przykład niebo, kolor nieba do każdej sceny praktycznie ustalaliśmy. I tutaj całe spektrum kolorów, cała gama od czerni z elementami złota, tutaj przy tej szampańskiej nocy, jak ja ją nazywam, po mglisty poranek, czyli ku bieli. Całe spektrum kolorów, bo to niebo miało oddawać też emocjonalne stany bohaterów. I tak między innymi, kiedy bohater jest skacowany, mamy tę toksyczną zieleń, kiedy z kolei czuje pożądanie czy gniew, mamy ten czerwień, ale chciałem też podejść do niego z pewnym dystansem, do jego obserwacji. Bohater ma być w filmie obserwowany, już poza tym, że mamy tutaj też taki sen maligny, ale bohater też ma być obserwowany tak, jak on obserwuje komara i tak jak ta matka tych wszystkich komarów po śmierci umieszczona jest pod tą szklanką na stoliku nocnym i patrzymy na nią z góry, tak kamera obserwuje głównego bohatera właśnie z nad łóżka, z pewnej odległości i on jest właśnie tak obserwowany, jak on obserwuje te swoje komary. To jest tutaj też pewien taki konstrukt, który chcieliśmy uzyskać. And in terms of the collaboration between the departments, because the awards was for cinematography and then in Sidges for effects, but it's you have to have a certain level of cooperation and really kind of a fluid cooperation between production design, visual effects, and the camera department. So, because if these things aren't working together, it's not going to be a cohesive image. It's one element's going to stick out. So it started with Marek Warszewski, an amazing production designer who built that interior on stage, and we researched that very heavily in terms of the material, that particular coldness, cavernousness of that interior,
And then with Eric, with the cinematographer, the ability to light it, the ability to really change that stage and the hallways, and to be able to move things around, to kind of get certain camera placements that I was after. And then to be able to light it, to make room for these skies, and then be able to do practical lighting effects, to be able to then anticipate incorporating these mosquito swarms. Because if you have a room full of mosquitoes that are flying in a certain murmuration, they're going to be casting shadows. And if it's not interplaying with the actor, if it's not casting a shadow, and obviously these mosquitoes are tiny, but there will be some interplay of light. And so what we did is we constructed all types of different devices, placing them above the, if there's a light source, and we would put like little popcorn balls, and then have a light, like a leaf blower in there, which would swirl them around from the light source. So it automatically create this illusion of movement over everything. And so, but you know, it's, of course, this is before any of the effects are done. And so you already have to have an idea of, you know, the scope of it. How big is it? Where is it going to take place? When does it come in? When does it come out? And so it's, so you're readying these things already on stage, you know, for the effects elements of the park and of the skies, and then of the CG elements of the mosquitoes way beforehand. So that, so again, so interplay of production design, cinematography, enabling then the effects to come in. So, so to me, any awards for any visual aspects are immediately shared between those three departments. Tak, trzeba tu powiedzieć o wszystkich elementach, o wszystkich też członkach ekipy, którzy do tego się przyczynili. I tak słusznie tu powiedziano, że dostaliśmy nagrodę za zdjęcia w Wenecji i nagrodę w Sitges za efekty specjalne. Owszem, ale trzeba powiedzieć, że tych nagród by nie było, gdyby nie płynna i absolutnie spójna współpraca poszczególnych działów scenografii, właśnie efektów wizualnych i działu operatorskiego. Gdyby tu jakikolwiek element się wyłamał, to tego by nie było. To byłoby widać, że coś nie gra. I tutaj trzeba wspomnieć o osobach, które są za to odpowiedzialne. Marek Warszawski, świetny scenograf, który zbudował te wnętrza w studio. Rzeczywiście tu też zrobiono sporo researchu, żeby osiągnąć ten efekt chłodu, ten efekt takiej wręcz jaskini, prawda? Z kolei Eryk, nasz operator, tutaj musiał wymyśleć sposób, żeby w tej przestrzeni było miejsce, żeby ustawić odpowiednio kamery, żeby mogły filmować z określonego kąta, ale żeby też ustawić światła po to, żeby później te efekty specjalne, też robione cyfrowo, mogły jakoś zaistnieć. No i tutaj te roje komarów, które widzimy w filmie, te roje komarów, które zostały potem oczywiście wygenerowane komputerowo, ale musieliśmy założyć, że one będą rzucać jakiś cień, mimo że te komary są naprawdę drobne, jeżeli chodzi o ich rozmiary jednostkowe, to na pewno jakiś cień będą rzucać i osiągnęliśmy to za pomocą umieszczania na tle tego źródła światła praktycznie takich ziaren kukurydzy przed wyprażeniem i za pomocą dmuchawy takiej do liści powodowaliśmy, że one gdzieś tam się kotłują, prawda, i te cienie rzucają. Wszystko to już na etapie przygotowań po to, aby potem te efekty można było nałożyć właśnie i żeby te roje komarów można było odpowiednio zobaczyć i aby to niebo za oknem też odpowiednio można było nałożyć, więc to mniej więcej daje wam taki obraz, ile przygotowań trzeba było na początku poczynić, żeby to wszystko zaistniało, ale jak mówiłem, jeżeli jakakolwiek nagroda została przyznana za te efekty czy za zdjęcia, to jest to efekt pracy i współpracy bardzo ścisłej tych wszystkich ludzi i tych wszystkich działów. No, oprócz tego świata wizualnego jest też ta chyba najbardziej taka organiczna praca reżyserska, czyli praca z aktorem. No i tutaj szczególnie interesuje mnie dobór głównego aktora, ponieważ no, tu na nim jakby niejako opiera się cały film. Gdyby tu coś się nie udało, to nie mielibyśmy
protagonisty, więc jak dokonałeś tego wyboru? No i później jak wyglądała praca, bo wyobrażam sobie, że musiało to być ciekawe pracować z aktorem, który z każdym pewnie dniem zdjęciowym się zmieniał na planie, bo ta charakteryzacja, jak widzimy w filmie, robi się coraz bardziej monstrualna. Yes, so this is, as far as the visuals are concerned, that's a huge amount of work, but also, very importantly, there's this organic work of the director, the work with the actors, and I wanted to ask you about the actor who plays the main protagonist, because, well, it must have been really interesting to work with him, and choosing him was very important, because the whole film is basically based on this character. So if anything had gone wrong, then you know the film wouldn't be as it is. And it must have also been interesting to work with a protagonist who changed virtually every day, because you know, with all the makeup, he undergoes this transformation into this kind of monstrous person. So please tell us about that. So Bo came out of casting. I met with him pretty early in the process, and my casting director was somebody who had worked with him for quite some time. I think even from when he started with J.J. Abrams in 8mm. And it, you know, to me, the difficulty was that Bo himself is a really big guy. He primarily plays cops and some type of you know, military types, and he's massive. And he's very aggro, very back, kind of, you know, always looking to punch, kind of, he has that sensibility. And to me, obviously, he's an extremely skilled actor, but I hadn't seen anything on tape which would lead me to believe that he could pull this off. And so I was a little skeptical at first, and but he stayed on it, him and his agent, and really kind of, you know, the way that things work in the States, where they would check in periodically just to let me know that they were very enthusiastic, that Bo was in the process of saying no to another part just to keep himself in contention, had already started losing weight. So this was, you know, we're talking about an extreme amount of dedication and enthusiasm before the part's even given to somebody. So that's really what started to win me over, and I'll answer the second part next. Tak, Bo Napp, czyli aktor, który gra głównego bohatera, on z castingu tutaj do nas trafił. Natomiast osoba, która zajmowała się castingiem, już znała go, pracowała z nim jeszcze od czasów, kiedy pracowała z J.J. Abramsem od 8mm. Trzeba wiedzieć, że to jest naprawdę duży facet. Mówię o jego rozmiarach. Zazwyczaj też miał rolę gliniarzy czy wojskowych, bo on też ma taki właśnie, taki amplua, można powiedzieć, jest takim agresorem, prawda, jak taki facet, który szuka guza, więc z tych materiałów, które oglądałem z nim, no niekoniecznie widziałem cokolwiek, co by mnie utwierdziło w przekonaniu, że nadaje się do tej roli. No ale trzeba powiedzieć, że zarówno on, jak i jego agent naprawdę widać było to zaangażowanie, widać było ten entuzjazm. Co jakiś czas kontaktowali się z nami, mówiąc, że jeszcze zanim dostał rolę, że naprawdę ich to interesuje, że już odmawia innym, nie bierze innych propozycji, że już się odchudza do tej roli. Więc cóż za, zauważmy, jakie to poświęcenie i entuzjazm jeszcze zanim aktor dostał rolę. And so I felt like he was somebody who was seeking out this type of opportunity for somebody to kind of to give him that chance. And so to me, you know, I loved that hunger. And he started to prep for it. And so that's when I, you know, decided to that this was the guy, that it's his dedication. And obviously, you know, I already had an idea that he had the, from a physical sense, if he could drop the weight, that the performance was going to be there. And then in terms of shaping the performance, he brought a lot with him. So he started taking chances even as we started rehearsing, and that's really the most that you can ask of an actor, is that they have uh, that
that they're going to make decisions, that they're going to make strong decisions, because then I can modulate it. I can go, no, this is too far and this is too little. But, you know, there's so much of his own kind of insecurities that he brought to it. And all the things that, you know, he was terrified to put on film, because it's, you know, he talked about kind of, you know, the inner awkwardness of a person. And so he really, he gave me all that. And the benefit then of being able to work on stage is that we were able to shoot a lot of that chronologically. So as he, you know, from the first bite all the way through, and since in a lot of the film, it's just Richard alone in his apartment. And then for us, it felt very much that way on set. It just felt like it was Bo and I. And we kind of were able to strip everything back where it was a very intimate set. And then our collaboration could be such that we're just, you know, we just feel like we're by ourselves here. And then you can make it nuanced, and then you can start to build. And as things get weirder, you already have a base. You've already kind of gone through it. You've already done 3 weeks by yourselves in a way on stage. And then kind of as you amplify everything, you feel very comfortable because you have an idea of where the performance is going. Widać, że naprawdę, naprawdę dążył do tego, żeby dostać tę rolę. Widział w tym jakąś szansę dla siebie i widziałem u niego ten głód, prawda, tej roli. I to jest to, co mi się w nim spodobało. Poza tym stwierdziłem, że skoro już jest w stanie tyle na przykład stracić kilogramów do roli, no to też znaczy, że jeszcze wiele może zrobić i że naprawdę, naprawdę da radę. Poza tym kolejna rzecz, która mi się w nim podobała, to to, że potrafił podejmować decyzje naprawdę istotne, potrafił też zaryzykować, rzucić się gdzieś na głęboką wodę i owszem, czasami te decyzje były dla mnie zbyt skrajne, ale właśnie o to chodzi, że on coś wnosił od siebie, ja to mogłem potem ewentualnie modulować, tu za dużo, tu za mało, ale jednak był ten jego wkład, także tę całą swoją niepewność obnażał i nie miał z tym problemu, chociaż był pewnie też przerażony, zresztą to deklarował, że właśnie jest ta niezręczność cała, którą widać na ekranie, to też musiał zagrać i to nie było z pewnością łatwe. Natomiast jeszcze korzyść skręcenia wszystkiego w studio była taka, że mogliśmy kręcić chronologicznie. Od pierwszego ukąszenia właśnie, a większość filmu rozgrywa się jednak, te sceny pokazują Richarda samotnego w swoim mieszkaniu. I tak też w dużej mierze wyglądało kręcenie. Właściwie był tam Bo i byłem ja. I tak przez w zasadzie 3 tygodnie, prawda, mogliśmy osiągnąć tę taką kameralną relację i zniuansować to wszystko, bo właściwie tam byliśmy sami. I potem, kiedy już zrobiło się dziwniej, kiedy to wszystko trzeba było podkręcić emocje w filmie, to mieliśmy już jakąś bazę, bo spędziliśmy ze sobą te 3 tygodnie i już gdzieś tam ta relacja się zacieśniła, więc tak ta współpraca wyglądała. A jeśli chodzi o tą jego metamorfozę, ile godzin musiał poddawać się charakteryzacji? Czy może to była maska, czy jak z tym pracowaliście? And about his metamorphosis, how many hours did he have to spend with the makeup artist, or was it a mask? How did you go about it? So at the peak, about 4 hours. And it's, yeah, so it's not only the mosquito bites, but also Bo is just covered in tattoos. So even where he's not, but so it's still body makeup to be able to cover up all those tattoos. So it's it's about 4 hours. So a lot of early mornings for him showing up way before everybody else on set to be able to go through that. W szczytowym momencie 4 godziny to trwało, przy czym trzeba wiedzieć, że nie tylko ukąszenia trzeba było tutaj stworzyć, ale też zasłonić jego tatuaże, bo on jest wyjątkowo mocno wytatuowanym aktorem i trzeba było to wszystko gdzieś usunąć za pomocą charakteryzacji, więc no, były często momenty, kiedy pojawiał się wczesnym rankiem przed wszystkimi innymi na planie zdjęciowym.
Dobrze, zmierzając już pomału ku końcowi, chciałem zapytać Ciebie, Filipie, może już coś możesz nam opowiedzieć. Teraz oczywiście festiwal Nowe Horyzonty, później zakładam kolejne festiwale, ale czy są już plany dystrybucyjne filmu i w Polsce, i w Stanach? Jak tutaj wyglądają sprawy? So we're heading towards the end of our Q&A, but I wanted to ask you, Philippe, so we've got New Horizons Festival now, and we're showing the film here, but what about the distribution plans? Are there any in Poland, in the US, both? How do you see that? So Kino Świat, the Polish distributor, I don't have any dates from them. I don't know what the release plan is. I'm assuming it's next year at some point. In terms of North American, we have some offers, and I'll likely, when I get back to the States, we'll likely kind of weigh those and see. But it's we've held the North American premiere of the film until next year. So so far, considering that I've been here in Europe since March, our focus was for the fall period to let the film play out the European festivals. And then we'll figure out what to do with North America in terms of festival and then distribution after the new year. Polski dystrybutor Kino Świat, nie mam od nich chwilowo informacji, jeżeli chodzi o konkretne terminy, ale zapewne film ma trafić do kin gdzieś w przyszłym roku. Co do Ameryki Północnej, tutaj mamy pewne propozycje, rozważę je po powrocie do domu, ale tę premierę jednak szykujemy na przyszły rok. Na razie jestem w Europie od marca. Stwierdziliśmy, że film ma być pokazany tutaj jesienią na festiwalach i ma w Europie zaistnieć, natomiast no, Amerykę Północną, Stany zostawiamy tutaj na przyszły rok. Właśnie, bo jest to też czas, w którym trudno cokolwiek planować, nie tylko w świecie filmowców, ponieważ tak wiele nieoczekiwanych wydarzeń nas spotkało, ale myślę, że to ma także wpływ na odbiór twojego filmu, przynajmniej ja oglądając Komara, chyba łatwiej mi się było z bohaterem zidentyfikować ze względu na to, że chyba po lockdownie, po pandemii koronawirusa, wszyscy mamy takie doświadczenie izolacji, doświadczenie zamknięcia w swoich mniejszych czy większych obsesjach, więc ciekaw jestem, jak ty patrzysz na twój film, bo po tym czasie, bo zakładam, że kiedy kręciłeś go, nie mogłeś podejrzewać, że coś takiego nastąpi i jak zmieniło to odbiór twojego dzieła. Yes, indeed, it's hard to plan anything these days, not only for filmmakers, but generally. And I suppose that our response to this film, it's easier actually to respond. It's easier to identify, at least for me, with the main protagonist now that we've had all these lockdowns and this pandemic and this isolation, which made us close ourselves even more in our obsessions, whether bigger or smaller. So I'm wondering how, because I suppose that you, when you were shooting the film, you wouldn't have suspected this situation now. So how do you see the film now from the point of view of what has happened? Has it changed your perception of the film? No, it hasn't. It hasn't changed my perception of it, but I think from an audience standpoint, I think I've heard it from so many people that the themes of urban isolation that really resonate with people, all the more considering that everybody's gone through some version of it themselves. And you know, a lot of my extrovert friends, actor friends, went crazy to lesser or greater degrees during lockdown without the ability to showcase themselves. I think, and then for a lot of my introvert creative friends, nothing really changed. They were just, you know, comfortable with themselves, seeking their own creative pursuits, and it was life as normal. But from my standpoint,
I think it's, you know, it's very difficult to kind of interpret your own work and see how it changes. You obviously, you want your film to land in interesting times. You know, there's talk of things, you know, kind of hitting a certain zeitgeist and kind of, you know, finding an audience from, you know, whatever factors. I do think that there's something very strange between, I think, and actually it goes for a lot of films in the competition here. And I found the same thing to be the case in Venice, where I think, you know, certain people were picking up on certain tendencies that suddenly, thematically, you start to see this topic of disease popping up in so many different films. You know, it's I welcome this idea that the film somehow, you know, it's in a way kind of, you know, anticipates certain things that we're going through right now. I think you always want that to happen to your work. No, rzeczywiście, może moje postrzeganie tego filmu się nie zmieniło, ale na pewno postrzeganie go przez odbiorców, bo te tematy właśnie izolacji w warunkach miejskich, właściwie taką izolację każdy chyba miał takie doświadczenie w ostatnich czasach i dlatego ten film też znajduje większy oddźwięk u oglądających go obecnie. No rzeczywiście moje doświadczenie jest takie, że ludzie, których znam, którzy mają naturę ekstrawertyczną, rzeczywiście oszaleli, musząc być w zamknięciu. Natomiast dla introwertyków, tych twórczych, duchem zbyt wiele się nie zmieniło i mogli sobie dalej w zaciszu domowym realizować swoje kreatywne pomysły, więc to różnie na ludzi oddziałało. Dla właśnie takich introwertyków to było normalne życie. Natomiast wiadomo, że trudno interpretować, ale każdy by chciał, żeby jego film trafił w jakiś konkretny moment, gdzie właśnie zadziała i zaskoczy. Na pewno jest to coś, do czego dążymy, żeby złapać jakiegoś też ducha czasu, jakiegoś zeitgeista, żeby znaleźć dla filmu odbiorców, którzy to zauważą. I zastanawia też, to jest w sumie bardzo dziwne, że właśnie w konkursie tegorocznym tutaj na Festiwalu Nowe Horyzonty, ale też w Wenecji jest tyle filmów, które zdawały się to poniekąd gdzieś przeczuwać, prawda? Widać to też w tym wyborze w Wenecji, że jest ta tendencja, gdzieś tam jest ten motyw na przykład choroby, który się pojawia. Właśnie okazuje się, że te filmy mogły gdzieś być, wyprzedzać swój czas, więc każdy reżyser i każda reżyserka z pewnością chcieliby, żeby ich film właśnie był w stanie wyprzedzić swój czas i gdzieś trafić we właściwy moment, prawda? To teraz wypada mieć nadzieję, że zrobisz jakiś bardzo optymistyczny film, który przewidzi naszą niedaleką przyszłość. A jako, że wiemy, że jesteś bardzo więtym człowiekiem, który trzyma rękę na wielu projektach, no to trzymamy za nie wszystkie kciuki. Yeah, so hopefully your next project will be very optimistic and will anticipate our nearest future in bright colors, because this is something we'd all like to see. As we know, you are a busy man who has many projects going on usually, so we keep our fingers crossed for that. No, dziękuję Adamie, dziękuję Tomku. Dzięki wielkie za film, za rozmowę i raz jeszcze trzymamy kciuki. Thanks a lot. No. Thanks for the film. Thanks for the Q&A and keeping our fingers crossed once again. No. Thank you. Thanks.